Podbeskidzie już pojawiła się duża luna nad centrum stolicy Podbeskidzie, a to oznacza tylko jedno, emocje sportowe. No i to, że stadion, trybuny na stadionie powoli się wypełniają kibicami. Co się stało przy tej drugiej bramce dla Piasta Gliwice? Brak koncentracji? Możecie, bo tam podpowiadałem do Kaki, że nie wychodzi i w tym momencie on uderzył, no i trochę straciłem koncentrację i była ta bramka. No. Nie powinno taka bramka w ogóle paść i było to na 2-0 i dużo gorzej się wraca do meczu, jak jest 0-1. No. Szkoda tego i dzisiaj po prostu bardzo zły mecz zagrali wszyscy, można powiedzieć. Właśnie zbyt łatwo strzelali bramki, także nie możemy na to pozwolić. Nasza obrona musi być szczelna jak kiedyś i do tego musimy dążyć. Tragedia, no tragedia, to nie tyle, no. Trzeba się uderzyć w pierś i zacząć pracę od podstaw, bo to jest karygodne, co zrobiliśmy dzisiaj. Ja tylko muszę przeprosić naszych kibiców, sympatyków, bo na pewno takiego Podbeskidzia nie chcą widzieć, a my ten los im dzisiaj zgotowaliśmy. Ciężko było tam stać przy linii bocznej, biorę to na siebie, to jest moja wina i tak jak mówię, jeszcze raz mi wstyd i przepraszam. Trzeba powiedzieć sobie prawdę w oczy, zagraliśmy mega słaby mecz u siebie i nie pamiętam, że zagraliśmy słabiej, bo to chyba największa porażka. Tutaj 4 bramki straciliśmy, no nie pamiętam kiedy. No mówię, musimy się uderzyć w pierś, każdy z osobna i mocno, mocno zastanowić nad własnym postępowaniem. Marek Sokołowski, to jest na pewno bramka, zdoba tego meczu.
Te dwie bramki w ogóle nie cieszą po takim spotkaniu? Nie, na pewno nie. Wolałbym, żebyśmy wygrali 1-0 i kto inny strzelił, czy coś innego, ale żeby był zwycięzcy, ja nie muszę strzelać. Ważne są 3 punkty, teraz ich nie mamy, także musimy szukać gdzie indziej. Gramy dalej, bo nikt się na pewno nie będzie wieszał i to jest dla nas lekcja pokory, lekcja na zastanowienie się nad pewnymi rzeczami, ale ja jestem trenerem, mam jakieś swoje przemyślenia i dziękuję za tą lekcję, bo inaczej tego nie mogę nazwać, bo z tej lekcji myślę, że coś dobrego może wypłynąć, może nie od razu, ale myślę, że w dłuższej perspektywie na pewno. Dziękuję. Niestety, no, mecz przegrany i trzeba jak najszybciej się podnieść i jechać na Lecha.